W dzisiejszym odcinku ponownie skupimy się na tematyce młodziej wyglądającej skóry. Dzisiaj opowiem Państwu, jakie naturalne substancje mogą pomóc zmniejszyć Państwa zmarszczki i spowodować, że Państwa twarz będzie wyglądała młodziej. A dzisiejszy film jest nawiązaniem do wczorajszego filmu i najlepsze efekty uzyskasz, jeśli połączysz wszystkie techniki razem. Więc jeśli ten film jest pierwszym filmem, który widzisz na temat odmładzania wyglądu naszej skóry, to koniecznie zobacz wcześniejszy film, ponieważ jeśli zastosujesz wszystkie wymienione techniki, no to efekty będą dużo, dużo lepsze. Jakie to zatem naturalne substancje i w jakich ilościach będą pomagały wyglądowi naszej skóry? Zanim Państwu o tym powiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych substancjach wspomagających nasze zdrowie, to oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. I tutaj Państwa zaskoczę, zanim przejdziemy do naturalnych substancji, powiem Państwu o jednej bardzo, ale to bardzo ciekawej rzeczy. Okazuje się, że pozycja naszego snu może mieć duży wpływ na ilość zmarszczek na naszej twarzy. Okazuje się bowiem, że osoby, które śpią na brzuchu albo na boku, faktycznie mechanicznie uciskają określone części twarzy, a to oczywiście osłabia strukturę kolagenu. Nie jest oczywiście to problem dla osób w wieku 15 czy 20 lat, natomiast po 50 roku życia, kiedy naprawdę bardzo spada nam produkcja kolagenu, pozycja naszego snu może mieć wymierny efekt i wpływ na zaawansowanie naszych zmarszczek. I oczywiście jest na to dowód w postaci badania naukowego. To badanie naukowe i wszystkie inne, na podstawie których tworzę właśnie ten odcinek, jak zawsze umieszczam w opisie tego filmu. No a teraz przejdziemy już konkretnie do naturalnych substancji, które faktycznie pomogą nam spowolnić proces starzenia się naszej skóry. Po pierwsze będzie to krocyna. Szanowni Państwo, krocyna to jest naturalny barwnik, który występuje na przykład w wielu roślinach, na przykład w gardenii, w krokusie czy w szafranie. Krocyna ma faktycznie, oprócz tych zdolności do regeneracji i rewitalizacji naszej skóry, wiele innych prozdrowotnych właściwości, ale tutaj skupmy się tylko i wyłącznie na skórze. Okazuje się, iż krocyna zawarta w ekstrakcie szafranu spowalnia starzenie się skóry, które powoduje promieniowanie ultrafioletowe. Powiedzmy sobie coś o dawkach. Określa się, że dawka od 10 do 30 mg szafranu dziennie jest dawką typową w większości zastosowań dziennych. Niemniej jednak ekstrakt szafranu powinno się przyjmować do 8 tygodni, więc z logicznego punktu widzenia powinniśmy go wykorzystać właśnie wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej narażeni na słońce, czyli w miesiącach letnich, czytaj lipiec i sierpień. Po drugie będzie to oczywiście kolagen. Otóż w 2019 roku przeprowadzono badanie i kobietom w tym badaniu podawano 2,5 g kolagenu, a samo badanie trwało 3 miesiące. W wyniku tego badania ustalono, iż skóra twarzy kobiet jest bardziej elastyczna, mniej szorstka i bardziej nawilżona. Jeśli chodzi o dawkę 2,5 g kolagenu, to w innym badaniu trwającym już tylko 2 miesiące także dowiedziono, że stosowanie tej ilości kolagenu dziennie zmniejsza zmarszczki wokół oczu. I w tym miejscu chciałbym pokazać Państwu oczywiście dowody naukowe. Badanie z 2013 roku. Doustne przyjmowanie określonych peptydów kolagenowych redukuje zmarszczki skórne i zwiększa syntezę macierzy skórnej. W treści czytamy: spożycie konkretnego kolagenu zastosowanego w tym badaniu sprzyjało statystycznie istotnemu zmniejszeniu objętości zmarszczek oka w porównaniu z grupą placebo po 4 i 8 tygodniach przyjmowania. Kolejno uważa się, że bardzo dobrym rozwiązaniem dla naszej skóry jest substancja, która nazywa się kurkumina, a oczywiście znaleźć ją możemy w kurkumie. Kurkumina działa pozytywnie na wygląd naszej skóry, ponieważ ogólnie opóźnia starzenie się wszystkich komórek, co oczywiście przełoży się na młodszy wygląd naszej skóry. Dalej trzeba wspomnieć o substancji, która nazywa się koenzym Q10.
Koenzym Q10, podobnie jak kurkumina, jest doskonałym środkiem do zwalczania wolnych rodników, które powodują sieciowanie kolagenu, a tym samym przyspieszają powstawanie naszych zmarszczek. Zatem koenzym Q10 to kolejny bardzo dobry środek do poprawy wyglądu naszej skóry. Typowa dawka koenzymu Q10 dziennie oscyluje w granicach 100 mg na jedną dobę. Dalej, wiele osób zapomina, że to właśnie witamina A, zarówno podawana wewnętrznie, ale także stosowana zewnętrznie, ma zdolność do zwiększania produkcji kolagenu, co przyczyni się do tego, że nasza skóra ponownie będzie wyglądała młodziej. Oprócz tego, że witamina A zwiększa produkcję kolagenu, to bierze udział w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych, co ponownie zwiększa jędrność tkanki oraz jej elastyczność. Dalej, trzeba powiedzieć o prawidłowym nawodnieniu. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest słabo nawodniona, a istnieją faktycznie badania naukowe, które dowodzą bardzo prostej, oczywistej rzeczy, że regularne picie odpowiedniej ilości wody faktycznie wpływa pozytywnie na wygląd naszej skóry. Proszę mi wierzyć, że większość z Państwa na pewno nie pije odpowiedniej ilości wody w skali dnia, ale o wodzie zrobimy sobie osobny odcinek. Dalej, wyglądowi naszej skóry może pomóc odpowiednia dieta. Powinniśmy eliminować żywność przetworzoną, ale na ten temat nagram cały odcinek, czyli czego unikać, aby nie postarzać naszej skóry. A dzisiaj tylko zaakcentuję, że żywność faktycznie ma także ogromny wpływ na wygląd naszej skóry, czyli unikamy żywności przetworzonej, w miarę możliwości czerwonego mięsa, a dodajemy duże ilości warzyw, przede wszystkim oliwy z oliwek, galusanu epigallocatechiny, który zawarty jest w zielonej herbacie albo w postaci suplementów diety, zdrowych tłuszczów, na przykład z awokado, no i na naszą skórę dobrze zadziałają także nasiona lnu. No i na koniec taka najbardziej ciekawa substancja, czyli herbata z melisy. Ona zadziała dwukierunkowo. Przede wszystkim w 2017 roku przeprowadzono badanie, w którym dowiedziono, że faktycznie ekstrakt z melisy hamuje uszkadzanie naszego kolagenu i poprawia elastyczność naszej skóry. Ale prócz tego będzie oddziaływał rozluźniająco na mięśnie naszej twarzy, więc korzyść będzie podwójna. Bo niewłaściwa praca naszych mięśni, ich nadmierne w czasie napięcie także są powodem powstawania zmarszczek. A w następnym odcinku opowiem Państwu, czego należy unikać, czyli czego przede wszystkim nie spożywać, aby nasza skóra nie starzała się w postępie geometrycznym, a uwierzcie mi Państwo, że takich produktów spożywczych w Waszych domach jest naprawdę bardzo dużo. Ja dzisiaj miło spędziłem z Państwem czas i przy okazji zdaję sobie sprawę z tego, że tak mądrego człowieka jak ja, mądrego i skromnego przy okazji, można słuchać bez końca. Nie chciałbym tą niedogodnością wprowadzić kogoś w depresję, dlatego w następnym odcinku opowiem Państwu, dlaczego choroba, która nazywa się depresja, nie istnieje. Dziękuję Państwu i do następnego odcinka.